Witaj serdecznie w kolejnym module ćwiczenia techniki, szybkość i czystość grania. W zasadzie powiem sobie dość krótko, ponieważ i tak Twoim zadaniem będzie najtrudniejsza rzecz, czyli po prostu ćwiczenie tego. Czystość grania, to w zasadzie sobie powiedzieliśmy tak naprawdę, czystość grania wynika z tego, jak my naciskamy, jak my tłumimy nadgarstkiem. Tłumienie nadgarstkiem bardzo istotne jest, ponieważ jeżeli tłumimy nadgarstkiem, podajemy sobie przykład, nie tłumię nadgarstkiem, dźwięki mam takie. Tłumimy nadgarstkiem. Nadgarstkiem i oczywiście jeszcze tutaj tą lewą ręką, że ja po prostu żeby sobie nie szumiał pod tak. Tylko jest cisza. Czyli precyzja to jest właśnie związana z tym pierwszym podstawowym elementem, tłumieniem. Druga sprawa to jest piórko, czyli uderzamy ostrą częścią, ponieważ ona powoduje, to już mówiliśmy sobie, tylko trzeba to sobie powtórzyć jeszcze. Ostrą częścią piórka. Ona powoduje, że jest ostry atak, wyraźny, krótki, nie ma żadnych sprzężeń, frażoletów. Jeżeli teraz zrobię płaską stroną piórka, nie ma precyzji. Słuchajcie, jakieś przydźwięki, frażoloty się robią. Dlatego robimy, gramy ostrą częścią piórka. Naciśnięcie dźwięku w odpowiednim miejscu, czyli prawda, nie daleko od progu, tylko przy progu. Jeżeli drugi próg, to przy drugim drucie. Wszystko jasne, oczywiście. Wspaniale. Dobra, teraz poruszymy sobie drugą kwestię. Szybkość. Ja już nie mówię, że tak. Zacznij od wolnego tempa i zwiększaj do coraz szybszego. Zależy jakie motywy grasz, to zwiększaj, jeżeli trudne, to co 5 uderzeń na minutę, 5 BPM-ów zwiększać. Jeżeli coś łatwiejszego, to zwiększaj o 10, wtedy poczujesz mniejszą różnicę. Pierwsze ćwiczenie, które zalecam, żebyś zrobił, czy żebyś zrobiła w domu, to jest po prostu ćwiczenie pajączka w takim stylu. Uwaga, ja sobie będę grał, uwaga. Po prostu ciągłe granie i w tempie troszeczkę szybszym. Oczywiście, jeżeli tobie nie wychodzi w takim szybszym, to zagraj jak najbardziej wolnym. Może być to 60 uderzeń na minutę, aczkolwiek tu już jest bardzo wolno. 60 uderzeń na minutę to jest coś takiego. To już jest za wolno, to już jest takie tempo, które właściwie uzupełni kogoś początkującego, który ćwiczy sobie w dół, w górę. O właśnie, jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. O tym uderzamy naprzemiennie. Ta czystość grania też musi wynikać z tego, że my uderzamy naprzemiennie. Jeżeli my się nauczymy grać tylko w dół, to nie damy rady. Może będzie precyzyjniejszy dźwięk, bo uderzam tylko w dół. Zawsze jest tak samo, ale z kolei tempa nie nabierzemy dużego. Więc zacznij sobie, dobra, jak dla mnie bardzo fajne tempo jest na przykład 120, to już mamy dwa razy na sekundę uderzenia są, prawda, to już mamy... To już jest troszeczkę lepiej. Ja mógłbym zalecać Ci, żeby po prostu zacząć granie takie płynne, czyli... Ja to nazywam izolacją też ćwiczenia, czyli na przykład mam raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Gram tylko jedną rzecz. No właśnie, to można powiedzieć, aha, troszeczkę to jest taki, można powiedzieć, taki mindfuck umysłowy, ponieważ ja się zapętlam bardzo mocno i bardzo ściśle się zapętlam, jakby z tymi, te 8 dźwięków gram. I w ćwiczeniu szybkim graniu i w ćwiczeniu szybkiego grania chodzi o to, żeby właśnie te dźwięki, które wydobywamy, już nie myśleć o tym, że ja tutaj gram w dół, w górę,
tutaj w górę, tutaj naciskam tuż przed progiem, tu mi nadgarstkiem, żeby nie myśleć o tych rzeczach, to już jakby one muszą być zupełnie w podświadomości, już gdzieś na samym cienkim dole świadomości to powinno być, jeszcze niżej, nawet poniżej jak kamera łapie, to musimy gdzieś tam na dole są te rzeczy już w mózgu, to są zupełnie na samym dnie, a my musimy się skupić właśnie na tempie, na szybkości, na dźwiękach, bo teraz można powiedzieć zaraz, czyli jeżeli na przykład ja gram szybko coś i mam teraz jakąś skalę, na przykład najlepiej takie skale siedmiodźwiękowe, na przykład A, B, C, D, E, F, G, A, prawda? Dźwięk A jest ósmym dźwiękiem, ale od razu pierwszym następnej oktawy. I teraz my możemy te dźwięki ze skali też sobie izolować. Na przykład mam ze skali molowej fragment 5-7-8, 5-7-8 na dwóch najgrubszych. Mamy dźwięki A, B, C, D, E, F. Gram po skali po prostu molowej A. No taki można powiedzieć zupełnie wymyślony na poczekaniu jakaś zagryweczka, prawda? Ale to wtedy ja już nie myślę o tym, jak tutaj precyzyjnie sobie tutaj, ja chcę paruszki ułożyć, ja tu już myślę o tym, jakie dźwięki, na przykład, że mam molowa A, cały czas myślę podczas tego grania A, B, C, D, E, F, G, to tutaj też są te dźwięki, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, prawda, bo wtedy nie gram 1, 3, 5, 1, 3, 5, tylko 1, 3, 5, 2, 3, 5, prawda, bo taki jest układ dźwięków w tej skali, więc zauważ, jaki to jest przeskok, pomiędzy graniem zupełnie chaotycznym, raz, dwa, trzy, cztery, przechodzimy do grania po dźwiękach, to już musimy w ogóle mózg musi całkowicie wyeliminować pewne rzeczy, żeby on w ogóle nie zwariował, tak w skrócie. Musimy ograniczyć pewne rzeczy, żeby myśleć o innych, prawda? Ograniczyć te takie pierdoły, jak siedzimy i tak dalej. Nie myśleć o tym, tylko po prostu myśleć o dźwiękach, jakich się poruszamy. Ja właśnie zawsze zalecam granie sobie tych pajączków. Bardzo fajnym ćwiczeniem byłoby to, że na przykład my gramy tempo 60, czyli raz, dwa, trzy, cztery, ale na każdy raz, dwa, na każde uderzenie metronomu musimy zagrać cztery dźwięki. Bardzo dobrym wskaźnikiem jest to raz. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, prawda? Czyli no, w takcie to cztery, czwarte mamy raz, dwa, trzy, cztery, czyli na raz gramy cztery dźwięki. To się też liczy tak, że mam raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery, cztery, dwa, trzy, cztery. Wtedy wiemy, w której części tak to dokładnie jesteśmy, ale generalnie tutaj tak chodzi o to, że mamy po prostu cztery dźwięki na uderzenie metronomu. Na jedno uderzenie metronomu cztery dźwięki. I teraz zauważ, że my przyspieszamy właściwie czterokrotnie. Mamy tempo 60, ale my przyspieszyliśmy czterokrotnie, bo gramy 4 razy więcej dźwięków na jedno uderzenie metronomu. To co to będzie dopiero w przypadku 200, jeżeli będziemy grali, prawda? To mamy czterokrotne przyspieszenie tak naprawdę. I właśnie, liczenie do czterech. Spróbuj pograć przez chwilę motyw. Na przykład 6, 5, 4, 3 na strunie piątej. I pomyśl sobie w czasie tego grania, jak
jak to ten fragment, ta melodia, czy te cztery dźwięki, jak one zaczynają troszeczkę się tak od ciebie odrywać, odizolowywać, te dy, jakby ta melodia ma już takie, nabiera swojego życia zupełnie, swojego tempa, już jakby nie myślę o tym, o tych składowych tego, że tu mam, prawda, dokładnie te progi, tylko po prostu palce same płyną. I do tego musisz dążyć, żeby to płynięcie właśnie było takie, takie samoistne, takie właśnie, żeby swoje życie miało to granie. Akurat to jest fragmentu tej chromatycznej skali, prawda? To oczywiście to też dotyczy wszystkiego, co gramy, tylko to jest akurat najłatwiejszy przykład, pokazanie 4-3-2-1. Ja na przykład właśnie to izolowanie ćwiczeń, nie wiem, może już to mówiliśmy, może jeszcze nie mówiliśmy, izolowanie ćwiczeń, czyli to polega na tym, że my po prostu sobie właśnie bierzemy to, co zrobiliśmy przed chwileczką. Że po prostu my zapętlamy jakieś ćwiczenie i gramy je w kółko. Nie myślimy właśnie o tym, jaka skala. Na razie możemy nie myśleć, jaka to skala. Po prostu sobie ćwiczymy na przykład 4-3-2-1 na strunie 4, 4-3-2-1 na strunie 5, 4-3-2-1 na strunie 6. I właśnie tu jest ta bariera, to jest właśnie ta różnica między graniem takim, już dalej nie dam rady, bo już tutaj za bardzo muszę myśleć o tych wszystkich dźwiękach, to jest jedno podejście, a między drugim... A między właśnie takim graniem, że już nie muszę myśleć o poszczególnych dźwiękach, tylko o tym, gdzie ja pójdę, w którą stronę pójdę, czy tu zagram, czy tam zagram, w jakiej skali się poruszam, czy prawda tą skalę jakoś wyprowadzę w tą stronę, czy poprzek kątnej gryfu, czy wzdłuż gryfu, czy w poprzek, czy jakoś będę jej używał pustych strun. I wtedy, można powiedzieć, troszeczkę też mamy czas na myślenie o innych rzeczach. Czy w skrócie można było w ogóle to wyrazić w ten sposób, że trzeba dojść w ćwiczeniach, do takiego etapu, żeby nie myśleć o wydobywaniu dźwięku, o tym właśnie naprzemiennym kostkowaniu, o ułożeniu łokcia, o ułożeniu piórka, o ułożeniu palców, o tym siedzeniu, czy się garbimy, żeby jakby już o tym zupełnie nie myśleć, tylko myśleć o graniu, myśleć o tych dźwiękach, które gramy, które się wydobywają z gitary, i wtedy możemy zwiększać tempo, wtedy możemy myśleć o innych skalach, o tworzeniu riffów. Oczywiście nie musimy zawsze wszystkiego szybko grać, ale tutaj chodzi o to, że my jednak mimo wszystko chcemy sobie to tempo wyćwiczyć, więc bardzo fajnie, jakby twoim zadaniem byłoby, żeby po prostu sobie zagrać, poizolować sobie trochę tych ćwiczeń. Spróbujmy właśnie 4-3-2-1, to pierwsze ćwiczenie, i 1-2-3-4, po prostu 4-3-2-1. 1, 2, 3, 4. Po prostu poćwiczyć w różnych częściach gryfu, ale spróbuj też poćwiczyć to na dwa sposoby. Pierwszy sposób byłby taki, że po prostu sobie grasz nieustannie po gryfie. Co to znaczy grać nieustannie po gryfie? W całym gryfie bez zatrzymywania się. Jakieś tempo ustalamy, bez zatrzymywania się gramy w jakiś ustalony sposób. Najlepiej w ustalony sposób, można powiedzieć prawie chaotycznie, a to nie odchodzi. W jakiś ustalony sposób, żeby te dźwięki cały czas płynęły. Żebyś ty nie musiał się zastanawiać nad tym, że za teraz dokąd pójdę. Już mamy obrany jakiś kierunek, w którym gramy. Niech to płynie, niech te dźwięki mają już swoje życie. Według mnie to jest super ćwiczenie. A drugi sposób, to byłby po prostu właśnie takie zainizolowanie. Czyli na przykład to, co tutaj graliśmy, nie wiem, może być równie dobrze, nie wiem, 9, 8, 7, 6. Wszystko
tutaj zwiększamy tempo, bo teraz można było widzieć, grałem po cztery dźwięki, metronom by wybijał tak. Tyry, tyry, tyrym, 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 prawda? Po cztery dźwięki na każde uderzenie, każde stuknięcie w kolano. Tyry, a można oczywiście jeszcze szybciej. Dym, 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 i to wtedy już w ogóle się zbyska, więc już dźwięki się zlewają. No ale właściwie czemu nie osiągnąć takiego większego tempa? Także postaraj się te rzeczy ćwiczyć. Pamiętaj o tym, żeby właśnie było to takie płynięcie tych dźwięków, żeby one właśnie nabrały swojego takiego życia. Bo jeżeli my tutaj zaczniemy teraz kombinować, a dobra, jeżeli mamy teraz skalę do myślenia, to dopiero musimy mieć duży zapas w mózgu pamięci RAM, żeby teraz po pierwsze myśleć o skali, bo gramy na przykład w skali Amol, po drugie na ćwiczeniu jakichś fajnych, tworzeniu fajnych jakichś melodii, prawda? Fajnego czegoś, co my tutaj chcemy, prawda, zawrzeć do zagrania, bo to, że nie dam rady, prawda, utworzyć utworów tylko na skali chromatycznej i na palcach raz, dwa, trzy, cztery. Tak więc, no, myślę, że to będzie naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby przeskoczyć z tego właśnie myślenia o dźwiękach, przeskoczyć na wyższy level, gdzie my już dźwięki właściwie same wychodzą. No ale to tylko trzeba ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, najlepiej właśnie z metronomem, żeby metronom nas trzymał za gębę, bardzo wyraźnie, albo żeby... prawda? Czyli liczymy do czterech, gra się też do trzech. Jeszcze tylko krótko, jak można uzmysłowić te całe rytmy, bo... Można fajnie sobie pokazać na kolanku, jak to brzmi. Jeżeli mamy do czterech, nie do dwóch, tylko do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawda? Już jakby... Nie myślę o tym, nie myślę, że gram do czterech. Po prostu ręce same idą. Tak samo mam, jeżeli mam do trzech. Raz, dwa, trzy. Bardzo fajnym instrumentem, o który też możesz się pokusić, które idealnie i naprawdę rewelacyjnie ćwiczy rytmy, to co? To jest bęben, na przykład dżembe albo kahun, taki instrument rytmiczny, prosty, perkusyjny, w którym po prostu możemy się zapętlić, możemy, bo to jest nawet pewna taka forma transu, prawda? Bo na przykład... Tak samo jest to na gitarze, że właśnie się gra różne motywy, bo jeżeli my na przykład graliśmy raz, dwa, trzy, cztery, to tak samo czwórkowo się myśli, grając jakieś inne rytmy, na przykład takie. Poświęcimy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, też liczymy do czterech, prawda? Więc jakby te wszystkie ćwiczenia można byłoby równie dobrze zawrzeć w ten sposób, że my różne rytmy ćwiczymy i zwiększamy tempo. Czyli na przykład tutaj najpierw zaczynam od wolnego. Spada. Ale po prostu zapętliliśmy sobie ten jeden motyw rytmiczny patataj w szybkim tempie, zapętliliśmy go do...
na minutę. 60 bpm, tylko na każde uderzenie metronomu, on uderza co sekundę, raz, dwa, trzy, cztery. Na każde uderzenie metronomu grać cztery uderzenia. To jest dość trudne, ponieważ my tutaj już pozostałe trzy, bo pierwsze uderzenie nam metronom trzyma. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery. Czyli ty, jeżeli metronom uderza na raz, to my musimy te trzy pozostałe dźwięki dołożyć. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery. Dołożyć w głowie, czyli na przykład powiedzmy kiwam głową, to jest metronom. I to jest wielu osobom na początku bardzo to dużo trudności sprawia, ponieważ muszą się ten rytm, ta odległość czasowa od pierwszego uderzenia do drugiego musi być podzielona na cztery. Więc te osoby po prostu zagrają coś szybciej. Na przykład zagrają, metronom uderza swoje, a ten ktoś gra po prostu szybciej. I wychodzą rytmy, no trochę troszeczkę o taki, jak Manowar trochę. Oczywiście to jak najbardziej taki rytm jest ok, tylko że po prostu nie wychodzi im to, co potrzeba. Dobra, wróćmy jeszcze teraz do prędkości. Jak ćwiczyć prędkość? Właśnie, bo tak, bo precyzja grania jest zrozumiała, prawda? Precyzja chodzi o to, żeby po prostu te dźwięki były odizolowane, żeby one były wyraźne. Każdy dźwięk jest bardzo wyraźny. A teraz ta szybkość, bo z szybkością zawsze mamy problemy, zawsze właśnie staramy się dążyć do szybkości. Oczywiście wielu gitarzystów mówi, no hola hola, szybkość to nie wszystko. Tutaj na przykład krytykując, jak ktoś coś gra za szybko, no przecież to nie chodzi, żeby być szybkim. No, powiedzcie to Slayerowi na przykład, prawda? Albo Metallice na albumie Kill 'Em All, gdzie grali naprawdę bardzo szybko, albo jakiekolwiek inne zespoły, które grają bardzo szybko. Ja używam bardzo często tych technik po prostu na palce, raz, dwa, trzy, cztery, te pajączki. Jeżeli mam po prostu cztery dźwięki, prawda, cały czas gram sobie, ćwiczę sobie to. Bardzo właśnie, według mnie, bardzo najfajniejszym ćwiczeniem jest po prostu raz, dwa, trzy, cztery. Ono nam super ćwiczy granie szybkości. To jest bardzo fajne, można powiedzieć, dobra, ale jeżeli ja zacznę teraz grać 1, 2, 4, 3, to już jest wolniej. Oczywiście to już jest wolniej, więc tutaj już każdy też we własnym zakresie sobie wyćwicza te poszczególne różne kombinacje, ale chodzi o doprecyzowanie tego grania właśnie po cztery dźwięki. To raz, dwa, trzy, cztery jest właśnie o tyle super ćwiczeniem, że możemy bez jakiegoś większego zastanowienia, bo teraz zauważ, o co tutaj chodzi, przekładamy bardziej nacisk na to, na technikę, bardziej na technikę, bardziej na szybkość, technika, precyzja, niż na jakąś melodię. Melodię sobie troszeczkę odpuszczamy, gdzie jakąś precyzję, jakąś tonalną sobie odpuszczamy, tylko bardziej ciśniemy, żeby technikę podnieść, prawda? Tu trzeba się skupić, żeby też ktoś nie miał do zarzucenia, co ty tylko tak paluszki sobie grasz i co, nie grasz w żadnej skali. No nie, bo tu akurat w tym momencie sobie rozwijamy szybkość, prawda? Staramy się skupić na szybkości. Raz, dwa, trzy, cztery jest genialnym motywem, dlatego że właśnie bez myślenia ja mogę grać naprawdę, naprawdę szybko i chodzi o wyćwiczenie tej techniki, wyćwiczenie tej
ruchu palców i połączenia ich z mózgiem, z mózgowiem, z mózgoczaszką. Po prostu 4, 3, 2, 1, 4, bo raz, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, prawda? Te dwie rzeczy. Tutaj komplikacja następuje, gdy my chcemy zagrać troszeczkę inne kolejności, bo ja zagrałem od najgrubszej do najcieńszej, prawda? Zagram wolniej. Ok, to jest wszystko fajnie, bo zagram od najgrubszej do najcieńszej, przesuwam się o jeden próg, od najgrubszej do najcieńszej. Ok, super, bardzo fajnie. Teraz na przykład komplikacja się zaczęła, gdy zacząłem grać inne motywy w stylu, na przykład gram, zagram to wolniej. Tutaj właśnie, bo po prostu grałem czwarta, piąta, szósta i później przeszedłem o jeden próg, czwarta, piąta, szósta i z powrotem, czwarta, piąta, szósta. Czyli to jest coś, co ja nazywam, być może już poruszyliśmy taki temat, być może nie, izolacją ćwiczeń. Czyli to jest izolowanie konkretnego przebiegu, w tym przypadku przebiegu takiego mechanicznego, tak jak sobie powiedzieliśmy, prawda? Przebieg mechaniczny, 4, 3, 2, 1, po co sobie ćwiczymy, albo ten 1, 1, 2, 3, 4, albo jakieś inne, bo równie dobrze możemy ćwiczyć, powiedzmy tylko pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pierwszy, czwarty. No to już wtedy troszeczkę to inaczej wygląda, prawda? Jak już jesteśmy w tym rytmie 4, 4, 4, a tutaj już mamy troszeczkę inny przebieg, bo on już jakby jest wymuszony przez inny układ palców. Tak samo te wszystkie inne ćwiczenia na pajączki, to tak samo to możemy zrobić. 1, 3, 5. I to możemy zapętlić, tylko właśnie o tym zapętleniu chciałem powiedzieć, o tym izolowaniu, bo to możemy izolować różne modyfikacje tych ćwiczeń, bo możemy zaizolować sobie właśnie, tak jak tu mam 4, 3, 2, 1, 1, 3, 5 i sobie ćwiczyć, wałkować coraz szybciej lub jakieś fragmenty skal, na przykład molowy. No tak, tutaj można powiedzieć, że teraz troszeczkę Wojtas poleciał do przodu, ponieważ ja grałem skalę molową, ale nie grałem jakiegoś schematu konkretnego, gdyż grałem w sensie palcowego typu 1, 3, 4, tylko grałem po dźwiękach skali. Znając dźwięki ze skali na gryfie, mogę sobie to ćwiczyć, czyli izolować sobie te ćwiczenia i rozwijać prędkość. I myślę, że teraz w tym momencie taka lampka się pojawia. Aha! Czyli jeżeli ja sobie będę mieć aż się oprę po prostu. Jeżeli będę mieć obcykaną skalę, różne skale, w tym przypadku jest bardzo, bardzo fajne, są skale właśnie siedmiodźwiękowe, w stylu A, B, C, D, E, F, G, A jest, prawda, jako ósmy i jako od razu pierwszy następnej oktawy. Jeżeli ja będę mieć obcykane takie skale z tymi dźwiękami, to ja będę mógł śmigać po gryfie i sobie je jakby zaizolowywać, tak można w skrócie powiedzieć. Ja na przykład często ćwiczyłem w ten sposób, że miałem skalę właśnie na przykład tą molową i grałem na dwóch najcieńszych strunach. Po prostu przesuwałem się wzdłuż gryfu.
No tak w wolnym tempie można tak to pokazać, ale po prostu chodzi o to, że ja później mogę nabierać tempa. W jednym tempie wychodzi ty, 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 ty. Tylko tutaj zauważ, że były po trzy dźwięki. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Prawda? Ty, 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 ty. Ja mogę sobie to przyspieszyć. Ty, 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 ty. I tak w kółko, i tak w kółko. Aż do osiągnięcia właśnie precyzji. Z tym, że no tak, tutaj szkopuł polega na tym, że musimy mieć obcykane dźwięki na gryfie, skalę i do tego dołączamy paluszki, które muszą śmigać. Więc moim zdaniem, twoim zadaniem do tej lekcji byłoby przede wszystkim, po pierwsze, ćwiczenie raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczenie w sposób właśnie taki ciągły, w sposób nie, że zaraz zagram tego. Dziękuję, do widzenia. Tylko w sposób ciągły, że dźwięki cały czas idą. Pokażę ci krótki fragment, nie wiem, do piątego progu. I tak cały gryf stopniowo przyspieszając. To jest takie jedno ćwiczenie. W sposób ciągły ogrywamy sobie cały gryf. Lub zaizolowanie ćwiczenia. To też pewna jest forma izolacji ćwiczenia. Ćwiczymy sobie tylko raz, dwa, trzy, cztery. W poprzek gryfu przesuwamy się jeden paluszek do oporu. Lub sobie zaizolować coś takiego. To, co już wcześniej mówiliśmy. Mówiliśmy coś takiego? Takie coś, nie? Na przykład tutaj gram tylko 8-7-6-5, 8-7-6-5 i na piątej 8-7-6-5. Trudno mi to jest wyjaśnić, bo to jest pewna taka forma trochę transu, że jakby te dźwięki zaczynają się zlewać, one jakby troszeczkę swoim życiem płyną, te dźwięki. Już to nie jest tak, że ja się skupiam bardzo na tym, ile to ma być tych dźwięków, że raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, później wracam się znowu, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. One już jakby swoje życie nabierają, no tak to można troszeczkę tak jakoś tak mistycznie to nazwać, prawda, że one już nabierają swojej prędkości, swojego życia, że już nawet nie musimy do końca tak naprawdę myśleć, jak to dokładnie naciskam, jak to, bo to musimy wyeliminować, bo jeżeli my na początku gramy tak, muszę nacisnąć przed progiem, uwaga, muszę, dobra, tu jest, skupiamy się bardzo na tym, jak dźwięk wydobyć, jak go uderzyć, jak piórko trzymać, jak siedzieć, jak trzymać gitarę i tak dalej, i tak dalej. A tu musimy już dojść do tego, przy nabieraniu szybkości, ćwiczeniu szybkości, już musimy dojść do tego, że my przestajemy o tym myśleć, że te podstawowe rzeczy są zupełnie już jakby tak mocno opanowane i tak mocno już jakby wchodzą w podświadomość, że my skupiamy się na pojedynczych dźwiękach, na tych dźwiękach, które mamy. No, raz, dwa, trzy, cztery, to można powiedzieć też jest troszeczkę, no w sumie proste, bo muszę myśleć raz, dwa, trzy, cztery, albo cztery, trzy, dwa, jeden. A tutaj na przykład jak już gramy, to ćwiczenie już patrzymy na dźwięki konkretne. Ćwiczymy na konkretny riff, który jakiś, prawda, mamy, który tworzymy, jakiś na przykład. I w przypadku grania już jakichś riffów, to prawda, my już musimy myśleć dokładnie o dźwiękach, o tych, jakie gramy, jak gramy solówki. Więc tutaj
To jest taki troszeczkę taki wyższy poziom, tylko bardzo istotne jest to, żeby zwiększać to tempo, żeby nie na przykład wyszło mi fajnie w 60 minutach i lipa. Tylko po prostu muszę cisnąć i muszę dalej robić.